Na zmianę, okej? Jestem mieszkańcem Czaków Czaplinkowskich, mam na imię Tomek, przyjeżdżam tutaj z moim 4-letnim synkiem, który tam sobie właśnie fajnie baraszkuje. Jest to wspaniała impreza, więcej takich imprez u nas na Krzakach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życzę miłej zabawy. Zaraz ją Kubia z Daszkiem skacze. Jak forma przed meczem? Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że na pewno wygramy, a jeżeli nie wygramy, to przynajmniej przegramy. To znaczy pan gra jako? Jako tata Bartkowy. Przeciwko samorządowi Góry Kalwarii. Poczekaj, pchnęcie. Siądź. Kamera i taką trzeba, to jest wciąga. Ale to wiesz, na ostatnią siłę, żeby wytrzymać na rzeku. Trzeba powiedzieć, że zaskakująco duża frekwencja jest. Przykrył jest ciut mniejsza. Tylko coś dla nas, najbardziej. Tak, niby macie zawodników, bo znaje zawodowców. Co ma w Łodzi? Żartów nie ma. Właśnie taka Łodzia. Jak to nie? Nie no, wystarczy też nie wygląda. Dotyk elektryczny z moim ojcostem, z tym Martu jest, bo tu widzę reprezentantów Polski mamy. Witam, jeszcze z nami proszę się przywitać. Do twojego. Trzech z Białorusi, czterech z Mołdawii, a jeden nawet z Tunezji. Kapitanu od razu zapraszam. Tunelii się miał zresztą. Sędzio się szanuje, się transferowany. Jerzy Pełka podanie, ale niestety nie celne. Co się dzieje? To jest cenne podanie, ale tak przekrzyczyli Bartek przekrzyczył piłkę. O, proszę Państwa, to przekrzyczenie było niesamowity z lotu. Strzał. Dariusz Rytko w piłce. Ciekawe zagranie, tylko że tam nic nie było.
doskonale skupiły się w obronie, proszę Państwa. Tak, właśnie, na tą Żebroża egzekwuje Zimowski. Dośrodkowanie. Proszę Państwa, przerzucenie ciężaru gry na prawą stronę i tak się stało, tylko że ten Bartek przez to stracił piłkę. Tak się stało. Zbyszek Szczytowski przy piłce, niecelne podanie. Darek Rytko, proszę bardzo, proszę bardzo, sytuacja stała się niebezpieczna. Świetne podanie. No fał, kamny, kamny, panie sytuacji dosyć ekstremalnej, nazwijmy to. Samorządu, zresztą Zbyszek Szczytowski też. I pan Janusz Piechociński teraz przy piłce. Świetny drybling. Proszę, proszę bardzo. A dobre to było. Zbyszek Szczytowski, piłka wraca na połowę Bartka, ale Bartek ją przeczytuje numer 22 przy piłce, w tej chwili prawa strona. I znów piłka zbywała i powróciła na prawą połowę. Jurek Pełka tam walczy w głowie. Wszystko wskazuje na Watno. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie wie, co to jest wapno, to ja bym wyjaśnił. Dużo wapno! I tak jest oczywiście zdobywcą pierwszej bramki dla samorządowców. Otóż wapno ma dwa znaczenia. Jedno wapno to jest 11 metrów siły rzutkarnej w piłce nożnej. A drugie wapno, proszę Państwa, to tak mniej więcej ktoś taki jak w moim wieku. Nie? Tak, tu 20. Przejmują Niestopy, czyli Tygrysy szybują się do Skopu. Niecelnie podanie, a jednak celnie. Kiela piłkę do pozornej karty, jednak Pełka tam przez chwilę miał kontakt z piłką ofiarnie, jak zwykle dziewiątka, ale jednak kartę przejmuje. Nie, samorząd i jedna. Już samorząd, proszę Państwa, tutaj się dzieją niesamowite rzeczy. W ujątkach sekundy piłka wędruje od jednego zawodnika do drugiego. Proszę Państwa, tutaj świetna podpowiedź z drużyny Graj Piątkę, no ale niestety nic z tego nie wyszło. Zatem podpowiedź trzeba wykonać piątkę. Świetna
to dośrodkowanie i tam też. Odpoczywaj już na jak nabierz siły. Na drugą połowę może. No, jeszcze druga jest. Zapomniałem, że chłopaki są kurde jeszcze. Ja to nie będę wchodził, bo ja to wchodzę w bramkę. Czwarty kontrola niebezpieczeństwa. I tu trzymamy się przed Piątka chyba gra od początku.
Chłopaki, zmiana! Świetny błyszczy teraz Bartka, proszę Państwa, bardzo przytomny. Chłopaki, zmiana! Ej, róbcie zmiany! Lecy! Środek! Samorząd przy piłce, Rytko. Tutaj wychodzi Zbyszek Szczytowski, nie dostał piłki. Dziewiątka tam ofiarnie, ale jednak przy piłce warto. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Przykładem tego jest dzisiejszy mecz. Chociaż walka jest na boisku, ale rzeczywiście dajemy z siebie wszystko. Chociaż wynik dla samorządu jest niekorzystny. Ale traktujemy to jako formę zabawy, jako formę integracji samorządu, pracowników urzędu z rodzicami Bartka, naszego zespołu, z którego jesteśmy dumni, który jest świetnym ambasadorem naszej gminy. Przejdźmy, bo przejadą motorami. Idą się wszyscy, bo tak to wszystko idzie. Brawo! Brawo! Forma kiepsko chyba, no, na razie doganiamy, ale szybciej biegają i nie możemy wyrównać. Co chwilę prowadzą jedną bramką. Może wygramy, może zremisujemy, zobaczymy po drugiej połowie. Skąd forma? No, w poselskich obowiązkach trzeba ganiać, a tydzień miniony jest bardzo pracowity tanecznie, a więc był bal strażacki i to było z czwartku na piątek. Był w sobotę bal z okazji 25-lecia cenionego zespołu Tęcza z mojej sąsiedniej Nowej Woli. Zakończyliśmy z żoną o 3:00, a dzisiaj o 10:00 narożnik Newsweeka, powrót do domu, chwila reanimacji należance, wcieranie jakichś kremów, które rozluźniają mięśnie, no i o 15:00 jesteśmy tutaj w Krzakach Czaplinkowskich na najładniejszej murawie na Mazowszu. No niestety, powiem tak, na razie jedna bramka wrzucona z sympatycznego karnego, prosty strzał koło słupeczka, tak się powinno strzelać karne, a nie kombinować po poprzeczkach czy w środek. No ale niestety dwa razy zaryłem w murawę, w tym raz na bramkę dla przeciwnika, ale ponieważ jest to jubileusz nie samorządu, tylko Bartka, no to wypada, żeby każdy statów wrzucił przynajmniej po jednej brameczce nam, więc w drugiej połowie mamy zadanie grać defensywnie i się mylić, tak zarządził burmistrz, bo zdaję sobie sprawę, że więcej sympatii jest po stronie Bartka niż po stronie samorządu, ale za rok proporcje się odwrócą i wygramy zdecydowanie. Jak burego chuja.
była? Dobrze, dobrze, no. Pan poseł dzisiaj mówi, że polityka nie powinna się mieszać, że polityka nie wiadomo jak. Ja myślę, że do pana posła mamy zaufanie, co pokazało się w meczu. Piękna bramka z karnego spowodowała, że udało nam się zrealizować 5-5. Także wszystkim życzę miłej zabawy. Bawmy się dzisiaj, radujmy się z tego spotkania w piękny majowe popołudnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze poprosimy pana burmistrza o rozdanie dyplomów. Ja zapraszam tych wszystkich zawodników. No, którzy się nie zgłoszą, to ja rozdam, ale ci, którzy są, to zapraszam. Gratulujemy. Gratuluję. Za rok gramy. Oczywiście, że gratuluję. Gratuluję. Za tatę, tak? Zapraszam. Tak, za tatę, za tatę. Dziękuję bardzo. Gratuluję. No widzę, podchodzą najlepsi, drużyna Bartka. Nie widziałem jeszcze nikogo z samorządu. Samorząd odważniej, zapraszamy. Zmęczony. Dzięki za pomoc. To nasz zawodnik, bramkę z palną, niezło. Widzę, że walczył gdzieś na tych. Tak, na straganach chyba. O, jeszcze jeden, panie profesorze. Gratuluję. Dziękuję panią. Będzie fajne pamiątko. Dziękuję.